Witam Was bardzo serdecznie. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Jak się macie dzisiaj? Ja jestem pod wrażeniem, patrząc na Was, na to, jak wiele osób jest tutaj. Osób, które chcą czegoś, chcą jakiejś zmiany, są otwarte na to, aby przyjąć coś do swojego życia. Tak sobie pomyślałem, że od samego początku jesteśmy tutaj. Nikt nas do tego nie zmusił. Czy jest jakaś osoba, którą tu przywieziono na siłę, jest ubezwłasnowolniona i nie miała żadnego wpływu na to, że tutaj jest? Nie widzę żadnej ręki. Ewangelista by się załamał. Ale ja się cieszę. Czy bo to jest niesamowite, kiedy człowiek sam dochodzi do momentu, dochodzi w swoim życiu do miejsca, w którym uznaje, że potrzebuje jakiejś zmiany. Jest piątek. Piątek rano. Niektórzy mówią piątek, piątunio, piąteczek. A wy przyjechaliście, żeby być z nami, żeby być tutaj razem, żeby być w społeczności, żeby być w kościele i żeby spędzić czas razem. To jest fenomenalne. Uważam, że naprawdę należą się każdej osobie, która tutaj jest, gromkie brawa. Możemy to zrobić? Dla mnie to zaszczyt, dlatego chciałem podziękować Tobie, Janku, Tobie, pastorze, za to, że mogę być razem z żoną i tutaj z moim przyjacielem, z naszym przyjacielem Marcinem w tak wspaniałym też kościele tutaj, w tej części Polski. Ja byłem tu 10 lat i po 10 latach dobrze jest być znowu. I też niektórych z Was pamiętam jeszcze z mojej szkoły, ze studiów i pamiętam kuchnię ze studiów też dobrze. Także fajnie. Tak jak mówię, to jest niesamowity moment, kiedy dochodzimy w naszym życiu do miejsca, gdzie możemy, gdzie decydujemy się, że potrzebujemy jakiejś zmiany. I ja naprawdę bardzo się z tego cieszę, że nikt nie jest tutaj z przymusu, nikt nie jest tutaj na siłę, nikt nie jest zobligowany, żeby tutaj być, bo coś mu grozi, bo grozi mu jakaś sprawa karna i tak dalej, i tak dalej. Czyli z tą motywacją taką naprawdę fajną, czystą, z środka, z wewnątrz jesteście tutaj. Żeby za dużo nie mówić o nas, ale coś, żebyście też wiedzieli o nas. Jesteśmy z Janowic Wielkich. Wielkie, nie wiem, czy to jest tak dla zabawy, ta druga część, to dana, wiecie, bo miejscowość ma 1500 osób, gmina ma 4,5 tysiąca ludzi. Jesteśmy z Kościoła Zielonoświątkowego, nazywamy się dzisiaj Kościół dla regionu, ponieważ Bóg dał nam wizję, żeby docierać z Ewangelią do większej grupy ludzi niż tylko ta mała grupa na wsi, ale żeby działać szerzej, żeby Ewangelia była słyszana w całym regionie. Region jest piękny, bardzo podobny do waszego. Też są góry. Jak się jedzie, to serce gdzieś aż się cieszy. Serce się cieszy, kiedy człowiek widzi te wszystkie krajobrazy. Działamy tam, działamy w kościele, prowadzimy kościół, ale także pracujemy z osobami, które potrzebują pomocy, pracujemy z osobami uzależnionymi w ośrodku, który nazywa się, tak jak wasza misja, ośrodek Nowa Nadzieja. Nowa Nadzieja. Ja jestem w Janowicach od 2001, od 2001 roku, moja żona od 2003, a więc już trochę czasu minęło. Pracujemy od tego czasu też w ośrodku. I myślę sobie, że coś już zaczynam rozumieć, coś już zaczynam wiedzieć. Tak wydaje mi się, moje patrzenie jest takie, że człowiek jak czymś się zajmuje 10 lat, to zaczyna mieć jakieś blade pojęcie. Możecie, to jest moje zrozumienie. Jak czymś się zajmuje 20 lat, to myślę, że może powiedzieć, że coś wie i się trochę zna na tym. Oczywiście jak przez te 20 lat chciał się rozwijać. Takie jest moje zrozumienie. A problem, choroba, problem, zniewolenie, jakkolwiek byśmy nazwali, uzależnienie jest czymś tak głębokim i jest tematem tak wielkim, że dzisiaj zajmując się tym 17 lat, jeszcze też ucząc się, moja żona studiuje, jest specjalistą terapii uzależnień, jestem instruktorem terapii uzależnień. Naprawdę nie jest wcale łatwo zrozumieć drugiego człowieka i zrozumieć jego problemy.
Czasami nam się wydaje, że to jest takie proste, że jak tutaj siedzicie, to wystarczy powiedzieć, podejść, poklepać po plecach i powiedzieć stary albo stara, chociaż tak się chyba nie mówi, bo to nieładnie. Tak, wszystko będzie dobrze, ale myślę, że to trochę, czasami to trochę za mało. Potrzebujemy czegoś więcej. A więc to tak o nas może, tym, czym się zajmujemy w ośrodku. Tak patrząc na statystyki, to chyba około 2500 ludzi już było w ośrodku. Patrząc na statystyki, to około 30%, czyli gdzieś myślę 700-800 osób skończyło tą terapię pozytywnie. To pokazuje też, że nie jest łatwo przejść przez terapię. Około 1/3 osób z tych, które zaczynają, dochodzi do końca, czyli kończy ten półroczny proces terapii. Później też różnie jeszcze bywa. Z nami tutaj na sali dzisiaj jest chyba jedna osoba, która była w ośrodku. To jest Wiesiek i bardzo się cieszę z tego powodu. Zaklaskajmy dla Wieśka, bo to jest... Jak ja go zobaczyłem, to mówię, witaj tytanie. To jest po prostu człowiek demolka, jak myśmy go widzieli, jak on przyjeżdżał do Janowic. To ja nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Ostatni, mam ten obraz kiedyś przed bramą, jak przyszedłeś, mieszkałeś w lesie chyba jakiś czas i byłeś tak przepity, że to się po prostu w głowie nie mieści. I dzisiaj, kiedy opowiadasz swoją historię, to dla mnie, wiesz, jak jest to żywa, czysta Ewangelia. To jest historia przemienionego życia. To jest naprawdę mocne świadectwo tego, że Bóg, tak jak śpiewaliśmy wczoraj, dziś i na wieki, jest ten sam. On ma moc. Dla mnie cud, jakim jesteś ty, czy moje życie zmienione, czy Marcina, czy wielu z was, jak tutaj jesteście, te świadectwa wasze 20 lat, 30, 10, 5, idę za Bogiem, Bóg odnalazł mnie, zbawił mnie, są tak samo potężnym cudem, jak to, o czym czytamy tutaj, jak te cuda, na przykład rozmnożenie chleba albo chodzenie po wodzie. Ja myślę, że zbawić faceta i uratować faceta, który pił wszystko, to jest tego samego pokroju cud, jak chodzić po wodzie. A może nawet coś trudniejszego. Naprawdę, bo dusza ludzka jest tak skomplikowana i tylko sam Bóg może dotrzeć i może tam coś naprawić, może nas wyprowadzić na prostą. I też jestem o tym przekonany, wierzę w to głęboko, że wielu z nas i wielu z was, jak tutaj jesteście, patrzę na wasze twarze, doświadczy tutaj takiego duchowego poruszenia, duchowego przebudzenia, a myślę, że niektórzy też nowonarodzenia. Będziemy się o to modlić, będziemy do tego zmierzać, abyście wyjechali właśnie z tym największym darem. Szczególny szacunek mam dzisiaj, szanuję wszystkich, ale tak szczególnie dzisiaj, kiedy myślę, to moje serce jest złamane i żal mi, i lituję się, i mam sporo takiej litości, ale takiej litości raczej z miłości, niż żeby się litować nad kimś. To są osoby, które tutaj są i są pierwszy raz, posłuchajcie mnie teraz dobrze, i które na przykład jeszcze wczoraj piły, a dzisiaj tutaj siedzą. Dla mnie to jest coś kosmicznego, przeżywać kaca w kościele. Wiecie, to jest pełen szacun. Ja widzę, jak się pocisz, widzę, co się z wami dzieje i modlę się. Myślę, że zaczniemy w ogóle od modlitwy do Ducha Świętego, aby te osoby, którym jest teraz najtrudniej, które są właśnie na głodzie lub które są na kacu, które przeżywają mocno zespół odstawienia. Ten pierwszy dzień to przecież nie jest łatwy. Wiemy, że gdybyście tu przyjechali po 3 dniach abstynencji, po 4 to już jest łatwiej, ale tak do 72 godzin to człowiek przeżywa koszmar. Czy ktoś pamięta, co to jest koszmar związany z trzeźwieniem? Rączka do góry? Nie jesteście sami, kiedy pomyślę, jak się czujecie, to już mnie telepie. A więc może powstańmy, jeżeli jesteś taką osobą i potrzebujesz dzisiaj takiej modlitwy, szczególnie, żeby doświadczyć Bożej łaski, żeby Bóg ci pomógł przeżyć te kilka dni tutaj na trzeźwo, bo będziesz miał walkę, będziesz miał pokusy, to podnieś może swoją rękę, jeżeli potrzebujecie takiej szczególnej modlitwy. Tak? Potrzebuję. Tam jest... Ja widzę was. Ojcze, tak dziękuję ci za
te wspaniałe osoby, które są z nami. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, która jest na sali, która przechodziła już proces zdrowienia, trzeźwienia, uwolnienia i która ma się dobrze, ale my też wrażliwi na ludzką niedolę, wrażliwi na ból, na cierpienie, błogosławimy ich w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, Ty, który jesteś pokojem, Ty, który jesteś prosto z nieba, Ty, który dajesz pokój, który udzielasz ponadnaturalnej mocy, który w Dzień Zielonych Świąt przyszedłeś i wywróciłeś życie ludzi do góry nogami, poukładałeś ich, Panie. My dzisiaj modlimy się, Duchu Święty, o Twoją łaskę. Dziękujemy Ci, że Twoim planem jest zbawienie każdego człowieka, a więc ratunek. Ja dziękuję Ci, że dzisiaj możemy błogosławić naszą siostrę, nasze siostry, naszych braci, osoby, które tutaj są. I teraz modlę się, aby oni tak doświadczyli Ciebie, doświadczyli głębię Twego jestestwa, doświadczyli tego, że jesteś tutaj, doświadczyli Bożego pokoju, doświadczyli tego pokoju szalom, który przewyższa zrozumienie. Panie, modlę się dzisiaj o te konsekwencje, które odstawienie alkoholu, narkotyków, o to wszystko, czego dzisiaj doświadczają, o ten ból, o to cierpienie. My dzisiaj modlimy się, aby Twój Duch Święty przyszedł i ukoił ból. Ukoił ból, abyś przyszedł, Panie, z ulgą, abyś przyszedł z uzdrowieniem. Panie, aby słowo, które dzisiaj będą słuchali, diabeł nie wykradł poprzez to, co się dzieje w ich ciele, ale aby ono mogło być przyjęte i wydało owoc. Wydało owoc w imieniu Jezusa. Amen. Czy ktoś jest gotowy, aby posłuchać słowa dzisiaj tego poranka? Ja sobie myślę, że nie ma lepszej rzeczy niż rano, to już nie tak rano, ale niż w ogóle, niż studiowanie, niż czytanie słowa, niż karmienie się słowem i później prowadzenie go w życie. Doświadczyliśmy tego, doświadczyliśmy przemieniającej mocy słowa, a więc chcę zacząć od słowa. Wierzę, że Duch Święty poprowadzi nas i będziemy mieli dobry czas. Psalm 40, jeden z moich ulubionych psalmów. Niedawno na spotkaniu absolwentów też dzieliłem się tym słowem. Na spotkaniu absolwentów ośrodka dzieliłem się i opowiadałem trochę, nawiązując do mojej historii. Chciałbym, żeby ta historia, do której będę nawiązywał, historia mojego życia, aby ona była dla Was zachętą do tego, że można. Ja jestem trzeźwy 17 lat. Bóg upominał się o mnie już jako o młodego chłopaka, więc pierwsze doświadczenia, spotkania z Bogiem miałem w wieku, myślę, 14-15 lat. Co mam na myśli, mówiąc spotkania z Bogiem? Ano, mam na myśli to, że byłem w kościele powszechnym i na jednym z wieczornych spotkań piątkowych, była to Droga Krzyżowa, doświadczyłem czegoś niezwykłego, czegoś ponadnaturalnego. Doświadczyłem po prostu, myślę, że łaski z nieba. Doświadczyłem tego, że Jezus umarł na krzyżu za mnie. To było dla mnie takie na wtedy doświadczenie, dla młodego, zbuntowanego 15-latka, wiecie, płakać, że Jezus na krzyżu umarł za moje grzechy, gdzieś tam to nie jest normalne chyba. Myślę, to nie jest jakieś tam powszechne. Później szukałem z tej duchowości w różne sposoby. Pamiętam, że jak poszedłem do liceum, to wybrałem się na pielgrzymkę. Poszedłem do Częstochowy. Tam myślałem, że coś więcej, że doświadczę czegoś ponadnaturalnego, też mistycznego. Oprócz wspólnoty ludzi, którzy razem szli, byli w drodze, śpiewali, co też ma swoją jakąś siłę, nie przeżyłem czegoś głębokiego. Później zacząłem szukać w innych rzeczach i były to używki. Spodobał mi się alkohol. Spodobały mi się pierwsze doznania po alkoholu. Jako człowiek nieśmiały, po tym alkoholu robiłem się odważniejszy. Łatwiej mi było w środowisku zaistnieć, łatwiej mi było się przebić. Doświadczyłem tak zwanej siły tego, co daje alkohol. Później, jako z racji tego, że też grałem w zespole muzycznym, no to tego alkoholu było już trochę za mało. Zaczęliśmy szukać innych doznań, zacząłem eksperymentować z różnymi narkotykami. No i tak jak domyślacie się, jak ktoś dotyka się takich rzeczy i eksperymentuje,
no to nigdy nie jest lepiej. Zgodzicie się z tym? Tylko zawsze jest gorzej. Zawsze jest gorzej. To jest równia pochyła, ale tylko w dół. I później pamiętam 93 rok, miałem wtedy 23 lata. Już byłem uzależniony od narkotyków. Pierwszy raz usłyszałem Ewangelię na ulicach Wrocławia. Mamy tutaj grupę z Wrocławia. Pomachajcie do mnie, gdzie jesteście. Z ekipa. Jak wiecie, dworzec główny, to wiecie, gdzie jest pewnie. Tam w tamtych czasach życie tętniło dosyć mocno i to było takie ciemna strona mocy, mógłbym powiedzieć. Tam można było kupić narkotyki, tam można było też zostać okradzionym. I tam grupa z kościoła ludzi bardzo młodych, studentów, przychodziła, aby głosić wtedy Ewangelię. To była grupa z kościoła, ludzie 20-latkowie, 19-latkowie. Mnie to ujęło, że oni bezinteresownie przychodzą w takie miejsca i głoszą Ewangelię. Mówią dobrą nowinę. Mówią o tym, że Bóg może zmienić twoje życie, że nie musisz tutaj być i nie, to życie nie musi się skończyć właśnie w takich okolicznościach. Zapraszali nas do kościoła. Ja wtedy też trafiłem do kościoła zielonoświątkowego na ulicy Miłej, wtedy we Wrocławiu. Pierwszy raz byłem na nabożeństwie, to miałem 23 lata i ja miałem jakiś obraz tego, jak wygląda kościół, ponieważ no, wychowany byłem jako katolik. I kiedy tam poszedłem na nabożeństwo, to od razu mi się spodobało. Spodobało mi się kilka rzeczy. Spodobały mi się młode dziewczyny, to po pierwsze, że byli fajni ludzie kontaktowi i młode dziewczyny. Spodobało mi się to, że było ciasto za darmo i kawa. Była druga rzecz, która mi się spodobała. Że ludzie za darmo mi dają ciasto, a przecież wszędzie muszę zapłacić za to. I trzecia rzecz, która mi się bardzo spodobała, to uwielbienie. Spodobały mi się pieśni i to, i teraz posłuchajcie, to mnie chyba Bóg przez to do mnie dotarł. Spodobało mi się to, że była gitara elektryczna. Wiecie, bo ja jako ten, który grał na gitarze elektrycznej, wydawało mi się, że wszędzie jest miejsce na gitarę elektryczną, tylko nie w kościele. A tam trafiając do kościoła zobaczyłem, że gościu gra na gitarze elektrycznej. Fajnie grają, fajnie śpiewają i grają naprawdę fajne pieśni. Tak jak tutaj zresztą, jak dzisiaj. Też jest gitara elektryczna. Może jesteś tym zdziwiony trochę. Co to za kościół jakiś taki amerykański z gitarami elektrycznymi. Ale to mnie wtedy poruszyło i to był 93 rok i pamiętam, wystarczyło mi tego poruszenia i tego paliwa na to, żeby być kilka razy w kościele. I koniec. I koniec. Siła uzależnienia. Takie poczucie, że mam dopiero 23 lata i w sumie ja jeszcze jestem w stanie sam sobie poradzić, ono zwyciężyło. Tak sobie pomyślałem, no wiecie, fajnie jest do kościoła przyjść, ale jak ci mówią, musisz wszystko zmienić. Musisz wszystko zostawić. Takich fajnych kumpli miałem, wydawało mi się. Takie to życie było nieraz fajne, kolorowe. No to nie zdecydowałem się na to. I później z roku na rok było gorzej. 94 rok. Zacząłem próby leczenia. 95, 96, 97, 8. Co roku średnio próbowałem tak ze 4 razy wyjeżdżać gdzieś na detoksy. Ktoś wie, co to jest detoks, tak? Wiecie. Na tak zwane odtrucia, do szpitali. Zwiedziłem wszystko we Wrocławiu. Na Kraszewskiego byłem z 10 razy na detoksie, myślę. To tak leciutko, tam Złotoryja, te okoliczne wszystkie, Lubiąże. Ktoś, jak jest stamtąd, to wiecie, o czym mówię. Tak? I takich prób leczenia miałem do 2001 roku około 40. To fajna cyfra, 40 lat Izrael chodził po pustyni w koło. Ja tak trochę jak oni. Przez te od 93 do 2001 8 lat. Myślę sobie dzisiaj z perspektywy czasu, że to, co było mocne w tym wszystkim, to, że nie chciałem zostać w tym stanie, w którym byłem. Ale było ciężko. Za każdym razem obiecałem w domu, że to już ostatni raz. Znacie to? Znacie ten stan? Teraz to już na pewno. Dojechałem, przychodził głód, przychodziły głody. Ja byłem uzależniony od heroiny, a więc te głody są bardzo silne.
I po dwóch dniach, maksymalnie trzech, nie dawałem rady i wyjeżdżałem. Zostawiałem wszystko, wyjeżdżałem. Nieważne było to, co powiedziałem rodzicom, bo wtedy to nie jest ważne. Wiecie, to tak wydaje się komuś, kto jest trzeźwy i kto nie miał takich problemów, że jak dajesz słowo, to tak łatwo jest je dać. Ale kiedy jesteś uzależniony, to się nie liczy. To się nie liczy. To nawet jakbyś chciał, żeby się liczyło, to ty nie masz siły sam, żeby sobie z tym poradzić. I te wszystkie próby wyjścia z uzależnienia, one spowodowały, że co roku czułem się słabszy i słabszy i słabszy i czułem się psychicznie coraz gorzej. Sami wiecie, że jeżeli właśnie obiecujesz coś komuś i próbujesz i ci nie wychodzi, to twoje poczucie wartości raczej nie rośnie, ale ono maleje. I czułem się już tak bardzo byle jak i tak beznadziejnie, że no, myślałem, że to już koniec, że w wieku 31 lat dzisiaj widzę, że to było inspirowane prosto z piekła i prosto przez diabła, bo nasze myśli mogą być inspirowane albo przez Boga, albo mogą być inspirowane przez piekło. Jeżeli przychodzą ci takie myśli dzisiaj, że dla ciebie nie ma już szansy, to wiedz, że są to myśli inspirowane przez Bożego przeciwnika, przez diabła, tego, który chce zniszczyć człowieka, bo on przyszedł po to, żeby kraść. To jest złodziej. Przyszedł po to, aby zabijać, aby wytracać, aby zażynać. Nawet Biblia pokazuje nam to. A więc te myśli nie są od Boga. I ja miałem takie myśli. Myślałem sobie, to już koniec. Może w twoim środowisku mówią ci, z ciebie już nic nie będzie. Moi koledzy mówili tak. Jarecki, słuchaj. Szkoda się męczyć i próbować tyle razy. Szkoda organizmu wycieńczać. Zobacz, my tu sobie pijemy, ćpamy, a ty się męczysz i jeździsz kilka razy w roku na detoks. I po co? To nie były mądre rady. Większość z tych, którzy tak mówili, dzisiaj nie żyją. Ja dzięki Bogu, dzięki temu, że próbowałem i że On mnie znalazł, mam to życie, żyję i jestem szczęśliwy. Ale człowiek czuje się coraz gorzej, czuje się jak w takiej matni. Myślę, że mogę powiedzieć, że patrząc na was, że to jest trudny moment w waszym życiu. To jest trudny moment, ale ważne jest to, że jesteście w tej grupie, która szuka. Większość ludzi, którzy piją i którzy biorą, jednak nie szukają pomocy. Zobaczcie, w Polsce mówi się, że ten problem samego alkoholizmu dotyka 2% populacji, czyli jakieś 80 tysięcy ludzi. Ja myślę, że z innymi uzależnionymi typu narkotyki, dopalacze, pornografia i tak dalej, to będzie grupa, nawet może to być grupa już milionowa, dwumilionowa. I tak zobaczcie, że nie wszyscy są gotowi, żeby szukać pomocy. A więc samo to, że człowiek robi już krok i przyjeżdża do takiego miejsca, ja nie gwarantuję, że po tych dniach skupienia z tobą już będzie wszystko okej. Ale wierzę w to, że zaczyna się jakiś pozytywny proces. Bo to, że tu jesteś dzisiaj, to na pewno nie jest przypadek. Amen? Zgodzicie się z tym? Tu nie ma przypadków na tej sali. Nikt z nas nie jest przypadkiem, nikt z nas nie urodził się przypadkiem, ani to, że przyjechałeś tutaj, nawet z Wrocławia, wiecie, to jest naprawdę kawałek drogi. To nie jest przypadek. Jestem pod wrażeniem pracy tych grup, które tutaj są. Wielki, wielki szacunek dla każdej osoby zaangażowanej w pomoc osobom uzależnionym. Pracujemy w tej materii już naście lat i wiem, co to mnie kosztuje. Wiem, co to was kosztuje. Fajnie jest na dniach skupienia, bo to jest takie święto. Tak? Raz na 3 miesiące, ale przez te 3 miesiące jest 90 dni, które różnie wyglądają. Pewnie. I zmagacie się z różnymi problemami. Zmagacie się z tym, że komuś pomagaliście, już wychodził na prostą i wrócił do picia. Zmagacie się z takimi problemami? Gdzie to boli? Boli czy nie boli? Boli, bardzo boli. Ja mam przyjaciela, który wrócił do picia chyba po 5 latach abstynencji. Jak usłyszałem o tym, to tak jakby mi coś we mnie umierało. Tak się poczułem. Kiedy dostajemy takie informacje, to jest to bardzo bolesne. Z drugiej strony widzisz nowych ludzi, którzy przyjechali.
którzy są zaangażowani, oddają życie Jezusowi, to dodaje siły. Ale zmagacie się z różnymi problemami. Wielki szacunek dla wszystkich tych, którzy pomagają, bo wy pracujecie na pierwszej linii frontu. My, kiedy tutaj byliśmy wczoraj wieczorem z żoną, i tak drzwi były od niektórych pokoi uchylone, nie obraźcie się na mnie, nie zlinczujcie mnie. Był taki zapaszek fajny na korytarzu. Widziałem, że są ludzie, którzy są z ulicy, którzy przyszli, których wzięliście i przywieźliście prosto z ulicy, bo człowiek jak pije i mieszka na ulicy, to nawet jak się wykąpie i przebierze, to i tak przez jakiś czas jeszcze wszystko z niego wychodzi, wszystkie toksyny i tak dalej. I to jest specyficzny taki no można by powiedzieć, no nie zapach, tak? Zapach to duże słowo. My kiedy pracujemy w Janowicach, to do nas ludzie już przyjeżdżają podreperowani. Już przyjeżdżają ludzie, którzy są po detoksie. Oni są już odtruci. Zazwyczaj mamy nieraz takie akcje, że ktoś przyjeżdża bez detoksu i później pogotowie kursuje w nocy i zaczynają się ataki epilepsji i tak dalej i różne inne akcje. To znacie to? Ale generalnie ludzie już przyjeżdżają podreperowani. Wy jesteście tutaj, pracujecie na pierwszej linii frontu. A więc też chciałbym, żebyśmy mieli świadomość też, i wy też jako osoby, którym pomagamy, żebyście mieli świadomość, że są tu ludzie, którzy naprawdę poświęcili serce. Biblia mówi, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Ja dostałem za darmo Ewangelię, wy dostaliście za darmo i my nie handlujemy Ewangelią. Nic od was nie chcemy. Naprawdę. Od nikogo z was. Moim pragnieniem jest tylko to, i myślę, że i pastora tutaj, i wszystkich, którzy pomagają, aby wasze życie się zmieniło, aby Bóg wam pomógł. Niektórzy myślą, w tym jest jakiś haczyk. Oni mnie tu przywieźli, ciasto mi dadzą, bilet mi zapłacili, ale ja wiary nie zmienię. Znacie ten sposób myślenia? Jak ja to często słyszę, wiecie, ja naprawdę nic od was nie chcę. Nie chcę. Biblia mówi, nic nikomu nie bądźcie winni. A więc robimy to oprócz, ktoś powiedział, oprócz wzajemnej miłości. Po prostu jesteśmy tutaj, aby was kochać. Takich, jacy jesteście. Ktoś kiedyś pokochał mnie, ktoś kiedyś pokochał każdego z nas. Opowiedział Ewangelię. Ewangelia ma niesamowitą moc. Jezus jest lekarzem. Biblia go pokazuje go jako lekarza, a tym lekarstwem, które on serwuje i które tu była służba medyczna, dzisiaj o niej mowa, oni mają różne leki. Jezus ma jeden lek. Ten lek to Ewangelia. On jest lekarzem, który ma Ewangelię i ta Ewangelia jest wystarczająca dla każdego z was. W niej jest potencjał, w niej jest pakiet uzdrowienia z każdej choroby mentalnej, z każdego braku, z każdego uzależnienia, z każdej dysfunkcji życiowej. Ewangelia jest pomocą. A słowo Ewangelia, ono dokładnie z greki oznacza Ewangelion, czyli dobra nowina. Dlatego ja może jestem trochę dziwny i może będę brzmiał dla was trochę dziwnie, chociaż znając waszego pastora widzę, że jest bardzo podobnie. Dla mnie Ewangelia to nie jest mówienie o piekle. Musisz się zmienić, dziewczynko, bo jak nie i dalej będziesz palić papierosy, to pójdziesz do piekła. Czy to nie jest Ewangelia? Czy ktoś myśli, że to jest w ogóle, co to w ogóle jest? To jest rada starszego brata albo siostry, albo taty może. Taty, który ma jeszcze jakieś braki wychowawcze pewnie. To nie jest Ewangelia. Ewangelia brzmi tak. Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie. Abyśmy mieli nowy rodzaj życia, abyśmy mieli życie Zoe. Tam jest użyte to słowo Zoe, a Zoe znaczy nowy rodzaj życia. On nie przyszedł, aby twoje życie uległo poprawie, żebyś ty papierochy rzucił. Wow, jakby taki był powód przyjścia Jezusa. Jezus siedział sobie z Ojcem tam na górze w niebie, Duch Święty razem z nimi. Śpiewali sobie Halleluja, tak? Bo tak my myślimy, że tak niebo wygląda.
I w tej Radzie Bożej sobie wymyślili, widząc, jak wiele osób choruje na choroby płuc związane z paleniem nikotyny, to teraz pójdziesz, aby uratować ich od nikotynizmu. No nie. No nie. Jezus przyszedł, aby uratować nas od śmierci wiecznej, ale po to, aby dać nam nowy rodzaj życia. I Ewangelia Jana 3,16 mówi o tym, że Bóg umiłował świat i dał swojego Syna po to, abyśmy mieli życie wieczne przez wiarę. A więc jedyną rzecz, jaką muszę zrobić, to uwierzyć w to, że Bóg mnie kocha, że posłał swojego Syna, że Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy i przez wiarę przychodzę do Niego. I wiecie, że Bóg nic od ciebie nie oczekuje. To jest niesamowite, że ta miłość agape to nie jest ludzka miłość, gdzie my handlujemy miłością. Jak przyjdziesz do kościoła, to dostaniesz zjeść. Jak będziesz grzeczny, to coś znowu dostaniesz. I my później czujemy się coś winni. No, ja ostatnio z takim pacjentem pracuję. Widzę, on ma kryzys, ma nawrót i mówi tak, no ale nie wyjadę z ośrodka, bo zrobię przykrość temu, kto mnie przywiózł. Bo będzie mu przykro. Sobie myślę, no, okej. Ale motywacja czy słaba jest trochę, co? Jeżeli ty masz być trzeźwy i masz chodzić z Bogiem, żeby komuś nie było przykro, to jest naprawdę słabiutkie. To nie o to chodzi. Bóg od nas nie oczekuje niczego. On daje za darmo. Daje za darmo, wręcz można by powiedzieć, że jest Bogiem hojnym, niektórzy mówią rozrzutnym. Bo kto sieje słowo i kto sieje ziarno na drogę, wiedząc, że nie ma szansy wydać plonu, a jednak dalej sieje? Tylko wspaniały, kochający Ojciec jest gotowy, żeby zasiać. I On dzisiaj sieje, sieje swoją miłość i nie oczekuje od ciebie nic. Twoja decyzja, czy tą miłość przyjmiesz. On nie oczekuje, że ty się zaraz zmienisz, bo niektórzy mówią, zrób to dla Boga. Naprawdę, kiedy tak myślisz, to nie poznaliśmy jeszcze głębi tego, co znaczy agape. Agape znaczy, to jest miłość bezwarunkowa. To nie jest miłość ludzka, pamiętajmy, bo my handlujemy. Nawet jak mówisz, że nie handlujesz, to i tak handlujesz. Nasz przyjaciel mówił tak, ja cię podrapię i liczę, że ty mnie podrapiesz. Ja ci coś dam, ja w kościele coś zrobię, pastor zobaczy, to później może mnie coś skapnie z tego. Tak? To może awansuje na lidera grupy. Widzicie, to jest, tak funkcjonuje, to jest system tego świata. To nie jest królestwo. Królestwo, tak, to jest często lęk przed oceną. Strach. A Bóg jest hojny. On po prostu nas kocha. Ja tego nie rozumiem. To jest niesamowite. On tak nas umiłował, że dał swojego Syna. To, co miał najdroższe, tego, który miał najdroższego, dał. Psalm 40 mówi, tęsknię, oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Nie konsultowałem z tobą tego, że będę mówił z tego fragmentu. Dzisiaj, kiedy zacząłeś mówić o bagnie, sobie myślę, niesamowite kazanie mi ukradł. No. Ale to jest właśnie ta harmonia Ducha Świętego, wierzę w to, że to jest niesamowite, że jest tyle fragmentów w Biblii, my zaczynamy mówić i zaczynamy mówić w jednym duchu. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to, że potrzebujemy w naszym życiu, każdy z was, kto borykał się z problemem jakimkolwiek, już nie tylko problemem uzależnienia, bo są na sali też osoby, które nie miały takiego problemu. Moja żona nie miała problemu uzależnienia, ale to nie znaczy, że nie potrzebowała pomocy od Boga. Nie ma gorszych i lepszych grzeszników. Moje serce ubolewa bardzo nad tym, kiedy w kościele
ludzi się traktuje, że są tak zwani święci grzesznicy i nieświęci grzesznicy. Byłem kiedyś na takim spotkaniu, powiem wam, w więzieniu, gdzie poszedłem z braćmi z jednego kościoła i powiedziałem, że więcej już z nimi nie pójdę. A wyglądało to mniej więcej tak, że jeden z tych braci miał takie poczucie tego, że jest już taki święty, że pomodlił się modlitwą: Boże, ja Ci dziękuję za tych wszystkich złoczyńców, że Ty kochasz nawet takich ludzi. A ja myślałem, że ja się zapadnę pod ziemię. Ze wstydu. To znaczy, że co? Że są lepsi i gorsi. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Grzesznik to grzesznik. Człowiek odłączony od łaski Bożej, żyjący bez Boga, czy on pije, czy on ćpa, cokolwiek robi, czy nic nie robi i nawet jeszcze pomaga innym, to cały czas jest jedna grupa. Zgadza się? Nie ma nic innego. Po prostu zbawienie nie jest przez to, co robimy, ale zbawienie jest przez pójście za Jezusem. Przez Niego. A więc to jest to. Wszyscy potrzebujemy ratunku. I tutaj ten obraz błota, ten obraz bagna jest niesamowicie, myślę, taki dający nam trochę w głowie więcej zrozumienia sytuacji, w jakiej człowiek jest, szczególnie kiedy jest uzależniony. Bo sami wiecie, ja też mogę swoją tą historią to zaświadczyć, że kiedy człowiek ma problem i próbuje go rozwiązać po swojemu, i to znaczy, że się miota. A kiedy miotasz się w bagnie, schodzisz coraz niżej. Jesteś coraz niżej. I to takie, kiedy ja wam mówiłem o tych próbach moich różnych zdrowienia, to tak wyglądało. Jak to jest? Człowiek próbuje i jest coraz niżej. Próbuję, jest coraz niżej. Dam sobie radę. Teraz jakoś spróbuję. Już za 2 dni przestanę pić. Od nowego roku będę trzeźwy. Teraz jeszcze jest ciepło, fajnie, ale na jesień to mi się już nie uśmiecha na altance mieszkać czy coś. To wtedy przestanę. I tak próbujemy po swojemu, próbujesz po swojemu, bez Boga. Nie ma szansy. Będziesz schodził coraz niżej. Może ci się wydawać, że jest dobrze z tobą. Bo uzależnienie ma to do siebie, że sprawia, że człowiek widzi w sposób nierealistyczny. My mówimy o tym, że to są mechanizmy choroby uzależnienia, system iluzji i zaprzeczenia. Jak słyszeliście pewnie, jak byliście na terapiach, to jest najlepszy obraz systemu iluzji i zaprzeczeń, czyli tego wykrzywionego obrazu, jaki człowiek uzależniony widzi siebie. Widziałem kiedyś taką ilustrację, jak stoi człowiek, który jest cały poszarpany, ubranie na nim jest podarte, ma oko podbite, plaster naklejony na czole, tu jest podrapany, włosy rozmierzwione i stoi przed lustrem i przygląda się, a w lustrze widzi człowieka w garniturze, elegancko uczesanego, uśmiechniętego. Pomyślcie, czy tak nie jest czasami. Bywa to posunięte do granic absurdu. Największy absurd, jaki słyszałem w ośrodku, jeżeli chodzi o ten sposób myślenia, to kiedyś nasi pacjenci, kiedy mamy przejście na kolejny etap, czytają historię swojego uzależnienia i jeden z nich czyta: i piłem denaturat. A później w informacjach zwrotnych, czyli kiedy grupa reaguje, jeden z nich mówi: strasznie z tobą było źle, żeby fioletowy denaturat pić. Ja piłem, ale piłem biały. Widzicie? Zawsze znajdziesz kogoś, kto jest w gorszej sytuacji od ciebie. To jest do granic absurdu nieraz posunięte, tak? Ze mną to tak źle nie było. Niektórzy mówią tak: o, narkotyków nie brałem, ja tylko piłem. Ja tylko piłem. Czy jak to brzmi? To tak jakbyś mówił: mój rak jest lepszy od twojego. Ta choroba jest śmiertelna, ale jest lepsza. Dzisiaj czasami zastanawiam się, widząc, co ludzie piją. Niedawno trafił do nas jeden pacjent, który napił się alkoholu niespożywczego. To jest młody chłopak, 30-paroletni, któremu nerki wysiadły i tutaj jeździł po Śląsku, wozili go po szpitalach, żeby go uratować. Naprawdę młody, zdolny człowiek, zarabiający bardzo dobrze, ale był w takim kryzysie, nie miał pieniędzy, napił się w komórce, co stało? I padł.
To są historie, które znamy na co dzień, którymi widzimy. Potrzebujemy z tego bagna ratunku, a więc potrzebujemy ręki z zewnątrz. I to, co chciałbym wam powiedzieć dzisiaj, może to zabrzmi trudno dla ciebie, ale prawda, zanim cię uwolni, ona najpierw cię urazi. A więc to, co będziesz słyszał, może brzmieć na początku trudno. Powiem ci tak, nie poradzisz sobie sam. Naprawdę. Jeżeli masz problem, żyjesz bez Boga, nie poradzisz sobie sam. Potrzebujesz Boga i potrzebujesz Jego ludzi. Potrzebujesz pomocy. My to mówimy, żebyś się nie musiał rozczarowywać kolejny raz, że teraz sobie poradzę. Jesteście tutaj, wybraliście bardzo dobrze, ale niech to ma dalszy ciąg. Ja będę przez te kilka dni mówił różne rzeczy. W niedzielę będziemy kończyli tutaj na nabożeństwie słowem o relacjach, jak one są bardzo ważne. Jak ważne jest to, jakimi ludźmi się teraz otoczysz. Ale to na niedzielę zostawimy. A teraz wracając do słowa z grząskiego błota, Słowo Boże mówi, z grząskiego błota mnie wyciągnął z dołu zagłady. A więc błoto zagłada, jest to dół, jest to moment, jest to miejsce, w którym toniemy, w którym toniesz, w którym nie ma ratunku. Nie zakłamuj rzeczywistości, że to jest fajne miejsce, że dookoła być może tego bagna jest piękny las i mówisz, wow, jak tu pięknie. Ja miałem takiego kolegę, który się powiesił na trzepaku w Oławie, bo ja pochodzę z Oławy. Miał na imię Adam, powiesił się mając, ja myślę, z 29 lat. To było smutne dla mnie wydarzenie, bo ja już byłem trzeźwy 2 lata, byłem po ośrodku i próbowałem mu jakoś pomóc. Zachęcałem go do terapii. On mówi do mnie tak, wiesz co, nie mogę zostawić domu. Nie mogę zostawić domu. Akurat nie miał dziewczyny. Dziewczyna zaszła w ciążę. Kupił sobie do tego jeszcze małego szczeniaka, wilczura i mówi do mnie, ja nie mogę. Ona jest w ciąży, mam małego psa, muszę się nimi zająć. Słyszeliście takie historie? Wiecie, minęło kilka tygodni, wyszedł z psem rano na spacer i powiesił się przed samym oknem na trzepaku. Bo nie mógł zostawić żony, dziewczyny właściwie, i nie mógł zostawić psa. Nie mówmy, że sytuacja jest dobra, kiedy jest ciężka. Potrzebujemy nieraz nazwać rzeczy po imieniu i powiedzieć, naprawdę jest ze mną kiepsko. Jeżeli potrzebujesz kogoś, żeby ci powiedzieć, jaka jest prawda, to przyjdź do mnie przez te 3 dni, ja ci powiem, jak z tobą jest. Popatrzę na ciebie, pogadam i powiem ci szczerze, bez owijania bawełny. Bo najgorzej, jak ci w kościele, my nieraz bawimy się w takie, ja nie wiem, jak to nazwać, w takie mizianki. Fajnie, bracie, że jesteś, chwała Bogu. Dobrze z tobą, widzę, fajnie, że jesteś w kościółku. Stoi przed tobą gościu, który prawie ledwo żyje, nie? I on potrzebuje nieraz prawdę usłyszeć. Stary, weź się za siebie. Weź, coś zrób. Pojednaj się z Bogiem, albo w prawo, albo w lewo. Dzisiaj rano, kiedy przemawialiście, myślę, że na sali były osoby, które jeżeli coś z sobą nie zrobią, to nie przeżyją kolejnej zimy. Jest okej? To, co mówię? Czy to jest takie trochę może za twarde? Może wolelibyście, żeby was pomiziać i pokiziać troszkę tam, jeszcze tak po pleckach? Chcę pokazać po prostu, że nie ma na co czekać. Bo możesz się nie załapać do tej grupy ludzi, którzy przyjadą i powiedzą, no ja byłem w zeszłym roku też na dniach skupienia, jestem teraz już 35 raz, 26 i tak dalej, i tak dalej. Sami wiecie, że w tej branży trup ściele się gęsto. Zgadza się? Jak na wojnie. Jak na wojnie. Marcin pracuje w Kamiennej Górze, kościół uliczny prowadzi kilka lat. I mówi, ekipa się wymieniła całkowicie. Ja mówię, a co się stało? Ponawracali się? Nie, poumierali. Zapili się. Wiele osób się zapiło. Wy, którzy pomagacie, to pewnie też takich historii macie masę. A Bóg przyszedł, aby uratować w każdej sytuacji. A więc to, co chcę powiedzieć, już tak zmierzając, reasumując to, że sam sobie nie poradzisz. Potrzebujesz pomocy z zewnątrz. Potrzebujesz, żeby ktoś do tego bagna podał ci rękę.
Myślę, że częścią tej ręki jest to, że dzisiaj tutaj jesteście. To jest ta służba pomocnej ręki, podania ręki. To jest to, że ktoś cię tu dzisiaj przywiózł. Że ktoś zainwestował. I nic od ciebie nie chce. Nie musisz nawet w niedzielę przyjść do kościoła. Nie musisz. Jak będziesz chciał, to przyjdź. Ale nie musisz. Nie zaczynaj swojego przygody z Bogiem od tego, że coś musisz, że jesteś coś komuś winien. Bo później mamy kościoły, w kościołach ludzi, którym powiesz prawdę i się obrażają. Bo oni cały czas myśleli, że ty jesteś im coś winien, a oni tobie i że będzie cały czas tak fajnie. A tu nagle ktoś bombę jakąś kieruje i mówi: stary, opamiętaj się. Zrób coś z sobą. Potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Potrzebujemy. Ja potrzebuję tej pomocy każdego dnia. Czy są tu takie osoby, które potrzebują pomocy każdego dnia? Wiecie, nie musisz bezpośrednio być teraz w momencie, gdzie czujesz, że cię bagno wciąga. Ale każdego dnia bez Jezusa jesteśmy bezsilni. Jesteśmy bezsilni. Biblia mówi o tym, że bez Niego, to jest słowo, którego ja nie lubię. Jak czytam je, to mi zawsze zgrzyta w środku. Mówi, no jak nie, no co? Biblia mówi, że bez Niego nie możemy nic uczynić. Jak to wstaję rano, przecież idę się ogolić i sobie robię. Przecież albo z Bogiem, albo bez Boga. Już tyle lat jestem trzeźwy, to sobie jakoś poradzę w życiu, nie? Ale Biblia mówi nic. Tak na dobrą sprawę bez Niego, kiedy coś robimy, to nawet jak robimy coś, to i tak to nie ma wartości. To jest nic. To jest dokładnie nic. A robiąc z Nim, najmniejsza rzecz zrobiona. Czy zrobione jedzenie dzisiaj tutaj na tych dniach skupienia. Czy zagrana pieśń robiona z Nim ma potężną wartość. Czy obsługa sprzętu tutaj. Czy posprzątanie później sali. To wszystko ma potężną wartość. Potrzebujemy Jego ręki, potrzebujemy Jego pomocy.